I must apologize for you, Mush. She stepped out of line back at Dagesh, but your escape was impressive. Then again, if I didn't find you afterwards, you would have frozen to death. I had Gary patch you up. Now, I couldn't just drop you off with your golden path buddies. I was serious when I said it was time for tough love. Don't worry. I've leaked your location to Sabald and Amita, and they've gotten their hands on a helicopter just for you. You can head to the landing zone anytime you want, but I'm afraid some of Yuma's more zealous soldiers have their eyes on it and will likely attack the moment they see you make a run for it. So there's that. Good luck. Dobra, mam nadzieję, że to ogarnę. Pominę to. Personally, I think you may want to beef up your arsenal and find some additional support before making a dash for the border. Heading over there before you're properly prepared would be a bad idea. You could always help yourself out by taking care of a few chores here and there. You'd be rewarded for your time, and it'd really stick it to Yuma. Why are you doing this? RJ, how could you ask me that? Don't you know that you can't have tough love without love? I shouldn't need to spell it out for you, boy. Now go along. You've got a lot to do. Dobra, witam was ponownie w Far Cry 4. To jest DLC, jakby ktoś nie wiedział. Po prostu wyszedł dodatek, za który trzeba zapłacić dodatkowo. Ogólnie mają wychodzić więcej dodatków. To jest dopiero taka jakby pierwsza część tych dodatków. Trochę się powtarzam, nie? Ale no nie, po prostu tak chciałem to wytłumaczyć. Dobra, już mamy jakieś wydarzenie karmiczne. Nie chciałbym być zobaczony już na początku. I tak dla waszej ciekawości, żebyście, dla waszej świadomości dokładnie, żebyście wiedzieli, gdy zginę, to po prostu od początku lecimy, od tej strażnicy. A naszym celem jest dostać się tutaj. Tylko, że najpierw musimy zdobyć ekwipunek, jakiś tam level, coś w tym stylu. Ponieważ, jak widzicie, zaczynamy od totalnego zera. Żadnej broni. Broń zdobyliśmy w tej dzwonnicy. Paski zdrowia tylko dwa. Kamizelkę też znalazłem. O kurde. Dobra. Ja uciekam. Wtedy mam zjechać. Wiedziałem. Po prostu wiedziałem. Reset, jasne, że reset. Kurde, no. A mogło być tak pięknie. Ani jednego zgonu nie zaliczyć. O nie, nie, nie. Dwa noże mam do rzucania. I kolejny zdobyłem, widzicie to? Czyli... Jednak nie tracimy tych, no, ekwipunku. Masz jakąś broń? Tą samą. No niestety. Dobra. Udało się ziomków pokonać. Rozwiązałem ci, dobra, jesteś wolny. Bizon, fajna broń. Bez skórki. Tam. Tak by się przydało mniej więcej. Gdzie by tu iść, co? W sumie to. No poważnie. No tego to się nie spodziewałem, że aż tyle ich tutaj będzie. No pełno tego wszystkiego. Z chęcią bym ich tam zabił, ale no. No kurde, no. Tą broń, co mam tutaj, to jest słaba, a po drugie będę szybko ginąć, więc... Umiejętności. O, dwie mam. Bardzo dobrze. No i to się przyda na pewno teraz. W sumie mogłem w paski zdrowia, ale nie. Najpierw zainwestujemy w... roślinki.
będą nam bardziej potrzebne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu jakaś osadka mała. Jakaś wioska. Trudno nazwać to wioską, co? Ale... Kolejna skrzyneczka. Kolejna. O, tak. Mamy Digla. Kocham Digla. Nie, tego nie chcę. Amunicję wszelaką, jaką możecie mi zaoferować. Bardzo bym chciał. Kolejna minuta dodatkowo. Bardzo ładnie. No i pędzimy sobie. W sumie to wiecie, co mógłbym posterunek obrobić. Ten jest najbliżej. No to pędzimy tam. No i pędzimy sobie 100 metrów bliziutko. O, kolejna jakaś rzecz tutaj fajna. Sobie skoczymy po drodze. Co? No i 100 punktów PD. No jasne, że takie rzeczy trzeba odkrywać. Wow! No to jest fajna broń. To mi się podoba. A co to jest to? Jakieś maski, co? Źli. Ci są źli. No i przydałoby się ich oznaczać tutaj. Nikogo nie widać. Może nie ma? Wątpię. Dymi się, nie? No to... To jest oznaka, że no chyba są. Ale... Nie wiem, w sumie to nie wiem. Zobaczymy zaraz. No serio, nikogo nie ma tutaj. Może bliżej? Mogę tutaj dobić? Nie, śmierdzi mi czymś tutaj. To jest jakaś pułapka. Albo coś w tym desem. A pułapek nie lubię. Oj nie. O jest, widzę ziomka. Może będą, tylko po prostu ich będzie mało tutaj. Kolejny. Kolejny. No nie. No jestem ciekaw, jak ja to zrobię. Naprawdę powiem wam, że jestem strasznie ciekaw. Tak będzie wtedy lepiej. O, w dupę. Uciekam. Sorry. O kurde, posiłki, nie? Jakiś ekwipunek zaraz mamy. Okej, no to samochód bierzemy. Szkoda, że nie można strzelać tutaj. Zeskocz z lotni? O co, come on? Pojedziemy prosto i w prawo. A oni nas nawet nie zobaczą. Kabum! Dzień dobry! Niespodzianka? Się spodobała? Chyba nie bardzo, co? No nie! Woluju! Ginę! Woluj, nie. Ja uciekam, sorry. Trochę jak tchórz, ale... No co zrobię? Nic nie zrobię. A z tego jakby cię ubić? Kurde, już noc jest? Poważnie? O, tu jesteś. A on tam przy drodze. Kampi. A my jak tygrys. Come on.
No kurde, tu jest snajper nawet. No to tamtego nie zdobędę. No, to żem się pożegnał z marzeniami. O kurde! No co to jest? Jeny! Tędny! Ale bydle. Skóra jaka? Przynęta. No, przynęta może się przydać. W sumie. No nie, dawaj do góry. No chodź tutaj. Dobra. Good. Good, 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 good. O, tutaj pędzimy. Yeah. O, umiejętności. Dwie. Tak jest. Dawaj. Bęk. No i mamy trzy paski zdrowia. Strzały. Mogę za łuk? Nie, łuk nie. No szkoda, że nie mogłem mieć jeszcze jednego miejsca. Skóra pantery mgwistej. Co to? Aha, to wiem. Się kręci. 2 minuty za takie coś. No to ładnie. Oh,